W Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyła się druga edycja konkursu Wiosenny Przegląd Piosenki Młodzieżowej. Przegląd ten ma na celu promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży, popularyzację śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju oraz prezentację dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych. Do konkursu zostało zgłoszonych 9 osób ze szkół powiatu jaworskiego, m.in. z Jawora, Marcinowic i Wiadrowa. Przed zgromadzoną publicznością, zaproszonymi gośćmi oraz jury, każdy z biorących udział w konkursie mógł zaprezentować swoje umiejętności wokalne i sceniczne. Po wysłuchaniu wokalistów jury udało się na obrady, podczas których wybrano trójkę zwycięzców. Publiczność także miała możliwość wyłonienia swojego faworyta, który otrzymał nagrodę publiczności. Jury, Bogumiła Kądziołka, Martyna Baranowska i Marcin Lisowski, po burzliwych dyskusjach wyłoniło trójkę finalistek. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Majoch z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach, drugie miejsce Paulina Kurdas, również z Marcinowic, i trzecie miejsce Agata Soroka, także z Marcinowic. Nagrodę publiczności otrzymała Iga Makuch z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze. Wiosenny przegląd piosenki młodzieżowej zakończył się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz nagród, a także prezentacją czterech wybranych uczestniczek. Laureatki tego konkursu będą miały szansę wystąpić ponownie podczas Międzynarodowego Dnia Teatru.